Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek ze zdrabkami. Tym razem w roli głównej będzie nowa zdrabka Brylantowe 7, więc jeżeli mamy nowości, to od razu mam ochotę je przetestować i zdrapać. Tak więc bez zbędnej gadaniny zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Ołki dołki, więc zaczynamy zdrapywanie. Mam tutaj zdrabki za złotówkę, za 2 złote i za 5 złotych nowość Brylantowe 7. I dzisiaj zaczniemy właśnie od tej najnowszej zdrabki. Mamy 10 szans na wygraną, można wygrać 177 777 zł i przeczytajmy reguły. Znajdź 7 i wygraj przypisaną do niej kwotę, znajdź zieloną siódemkę i przypisaną wygraną pomnóż razy 2, znajdź, nie wiem, może to brylant, może po prostu to jakiś kamień i przypisaną wygraną pomnóż razy 3. Wygrane sumują się. Fajnie, fajnie. Tak więc zaczynamy po prostu zdrapywanie i zdrapujmy pierwszy brylant. Dajcie mi znać, czy widzieliście tą zdrapkę, czy ją zdrapywaliście. Jeżeli chodzi o jej wygląd, bardzo mi się podoba. I pierwsza liczba jest to 2, więc niestety nie wygrywamy, ale sprawdźmy, ile do wygrania było. 5 zł, czyli tyle, ile warta jest ta zdrapeczka. Następnie czwóreczka i w czwórce niestety też nie wygrywamy, a do wygrania było 700 zł. Może, wiecie co, tak od końca sobie teraz spróbujmy zacząć zdrapywać. I tutaj mamy dwójkę i było do wygrania 700 zł. Miejmy nadzieję, że tutaj nowa zdrapka nam szczęście przypisze. Jak ja to zawsze mówię, piątka, zielona. Szkoda, że nie siódemka. Jak ja to zawsze mówię, wolę te najnowsze zdrabki z tego względu, że po prostu myślę, że wtedy są największe szanse na wygraną. Tutaj 20 zł było do wygrania. Kolejna liczba jest to 9 i do wygrania było złotych 15. Chodźmy tutaj teraz na górę z powrotem i mamy 9. Znów niestety nie jest to liczba, której poszukujemy i była tutaj wygrana chyba ta główna nagroda, czyli 177 tysięcy złotych. No, powiem szczerze, po tylu wydrapanych zdrabkach, tutaj 4, więc też nie wygrywamy, fajnie byłoby wygrać taką większą nagrodę. No, jestem ciekawa mojej reakcji. Mam nadzieję, że wy również ciekawi jesteście. Myślę, że byłoby śmiesznie i dalej nie wygrywamy. Tam była 3, tutaj jest 5, 140 zł do wygrania i ostatnia nasza szansa, czyli 3 złote. Jakie 3 złote? 3 i 15 zł do wygrania, więc ta zdrabka niestety nam szczęścia nie przyniosła. Bardzo ładnie się przedstawia, ładnie wszystko wygląda, no ale niestety brylantów sobie za nią nie kupimy. No ale tak jak mówię, fajnie było zdrapać tą nową zdrabkę. No i tak, jak mamy już brylanty, to mi się skojarzyło z kolejnymi kamieniami, przecież mamy zdrabkę o klejnotach, więc dzisiaj sobie podrapiemy. To jest taka jedna z moich ulubionych zdrapek i tutaj też mi się często udało mi się wygrać kilka razy i musimy znaleźć 3 takie same symbole w jednej grze i wygrywamy, a gier mamy 6, więc myślę, że jak za 2 złote to jest taka dość ciekawa zdrabka. I gra pierwsza, mamy tutaj cytryn, ciekawe czy brylant, bursztyn, już mówię by, widzę coś na by, czy to brylant, cytryn, bursztyn i szmaragd, więc nie wygrywamy, a do wygrania było 3 dychy. Lećmy sobie z grą czwartą. Właśnie, jaki jest Wasz ulubiony kamień, czy się na tym znacie? Słyszałam, że ogólnie do znaków zodiaku podobno są też przypisane jakieś takie kamienie, które są ich szczęśliwymi kamieniami. Tutaj również nie wygrywamy, bo są 3 różne symbole. Ja szczerze powiem, nie mam swoich ulubionych kamieni, jakoś nie noszę diamentowych, brylantowych pierścionków, no nie. Mamy diament i tak dalej, tutaj też nie wygrywamy, a do wygrania była 4, jest to zdrabka za 2 złote, przypominam, więc miejmy nadzieję, że coś tam nam uda się wygrać. Topaz, rubin i cytryn. Wszystko, słuchajcie, jest inne, więc może z tej strony, z lewej strony nam coś szczęście przyniesie. Kto wie, kto wie. Granat, opal i opal. No niestety, 5 też do nas nie trafia i ostatnia szansa w tej zdrabce od końca. Agat. Agat i będzie agat. Oj, niestety, słuchajcie, diamencik na sam koniec, a do wygrania mieliśmy 6 dych aż. Także szkoda, szkoda. Dobra, no to mieliśmy klejnoty, mieliśmy brylanty, no to teraz złoty pierścionek i z klejnotem, i z brylantem, i ze wszystkim. A nie, to nie klejnoty, to były niedobrze, klejnoty. Diamenty, nie brylanty. Ojej, dobra, widzicie, ja nie ogarniam tego. To były brylanty, dobrze. No, było kiedyś diamentowe 7, drapałam taką zdrabkę. Tu muszą być, słuchajcie, 3 takie same kwoty i wygrywamy. Tak więc jest złotówka, jest 2 złote, 4 złote. Lecimy dalej, kolejna linia, więc mamy tutaj 3 szanse. 2 złote, więc jeżeli jeszcze raz się 2 złote powtórzy, to wtedy wygrywamy. Czwóreczka,
No, albo 4, albo 2 złote poprosimy tutaj. No i niestety złotóweczka. Dalej chyba nic już nie ma, tak jak mi się wydaje. Dokładnie tak, więc drabka za złotówkę dzisiaj dla nas szczęśliwą niestety nie jest. I tak jak mówiłam, słuchajcie, o tych znakach zodiaku, że są jakieś kamienie do nich przypisane, to chodźmy sobie ze znakiem jednym w ogóle. Czy wy słyszeliście, że niby jakieś mają być zmienione znaki, że niby jest nowy znak wężownik i że nowe znaki się poprzesuwały? No dla mnie to jest dziwna sprawa. Tutaj mamy wodnika, według tego jest to od 20 stycznia do 19 lutego. Dajcie znać, czy są tutaj jakieś wodniki razem z nami. Na samym początku zaczynamy od bonusika i jeżeli znajdziemy znak wodnika, no to wygrywamy. Zobaczymy. Nigdy mi się nie udało wygrać w tym bonusie, a tym razem się udało. Jak widzicie, wodnik 2 złote, więc pierwsza wygrana na dzisiejszy odcinek. Pierwsza zdrapka nam się zwraca i lecimy sobie tutaj. Trzy takie same kwoty mają być. Oczywiście się wygrane sumują, więc mamy jeszcze tutaj szansę na wygraną. Pierwsza liczba, pierwsza kwota to 1000 zł. Następna kwota, jaka tutaj jest? 50. Czy tu coś jeszcze jest z tej strony? Również 50 zł. O, 5 dych, fajnie byłoby wygrać w zdrapie, co? Tysiaczek kolejny, 100 tysięcy i 100 tysięcy. Z tego co widzę dalej, nic tutaj nie ma, niestety. Czekajcie, 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 dodrapiemy, dodrapiemy. No i nie, ale przynajmniej 2 złote tutaj nam się zwróciło, także fajnie, fajnie. Więc jeżeli mamy 2 złote, to może również jakaś wypłata. Wypłata 1500, no śmieję się, śmieję, tak mój dziadek kiedyś mówił, 500, 500. Tak więc tak, musimy znaleźć symbol monety i wygrywamy, albo symbol banknotu i razy 5. Także fajne, fajnie by było. I na samym początku mamy tutaj cylinder. Jeżeli chodzi o zdrapkę z wypłatą, ja robiłam oddzielny odcinek o niej, tak więc mogę Was serdecznie zaprosić, żebyście sobie nadrobili zaległości. Tutaj mamy serce za 10 zł, więc tam możecie przyjrzeć się bliżej wszystkim symbolom i tak dalej, bo to był taki oddzielny odcineczek na zdrapki, wypłata i dość sporo, tak mi się wydaje, wtedy ich zdrapałam. Dalej mamy koniczynę, wiśnie i ostatnie dwa symbole, które mogą nam przynieść szczęście. Jest to uśmiech za 2 zł i podkowa do góry powieszona, powinna być szczęśliwa. Niestety tutaj szczęścia nam ta zrabka nie przyniosła. 5 zł nie, nawet się nie udało wygrać ani złotówki. Znaczy nie, najniższa kwota to 2 zł była tutaj do wygrania, więc no mniejsza o to. Mam tutaj jeszcze kilka zdrapek złotówkowych, ponieważ dawno ich nie drapałam, więc stwierdziłam, że sobie zdrapiemy i chodźmy może teraz, wiecie co, jeszcze tak delikatnie przybliżę, bo to i tak są mniejsze zdrapki. Mamy tu zdrapkę Wabank. Ogólnie mi się ona bardzo podoba. Fajna wersja kolorystyczna, całkiem spoko. I tutaj szukamy mojej liczby. Moja liczba jest to 3. No i w grze pierwszej patrzymy, czy jest. Jest szósteczka, więc nie wygrywamy, a do wygrania było 20 tysięcy, więc dość sporo. Nie wiedziałam, że w takich tych zdrabkach tanich są aż takie duże wygrane, ale słońce mi tu naświeciło na plecy. 4 i 5. Niestety, jesteśmy wokół tych liczb, ale nie tak wokół tych liczb, tej liczby, ale nie tak blisko. Jak ja to mówię, blisko, blisko, ale nie tak blisko, bo 3 dychy do wygrania. Tutaj mamy 1, 2 i czas na 3. No niestety 9. 7 dych też nam tutaj uciekło. A co to za samoloty? Latają od rana, latają samoloty takie, których nie mogę znaleźć na moim radarze samolotowym, więc jakieś muszą być to albo wojskowe, albo jakieś takie, których nie wykrywałem radary, więc dziwna sprawa. I teraz mamy, słuchajcie, 5 szans. Zdrapka, z takim kasynem mi się kojarzy ogólnie, takie ruletki. I musimy zrobić tak, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, no to wygrywamy lub możemy znaleźć symbol właśnie takich żetonów i wtedy 10 zł wygrywamy, więc spoko. Moje liczby to 27, kolejna zdrapka liczbowa, tak jak poprzednia, i 18, czyli jedna z moich ulubionych liczb, więc bardzo się cieszę. Mamy tutaj 16, do wygrania była piątaczka, 28, czyli było blisko, 6 dych było do wygrania. Następna liczba to 26, więc też w pobliżu, i 25 zł. Może nam się 18, o 7, o myślałam, że 17, chciałam powiedzieć 17, też bardzo lubię, ale to 13. 13 nie jest moją pechową liczbą, aczkolwiek chyba jeszcze mi nigdy szczęścia w zdrapkach nie przyniosło, z tego co pamiętam. 22 i dycha, więc niestety w tej zdrapce również nie udało się wygrać. I lecimy teraz z ostatnią zdrapką na dzisiaj. Miałam ochotę właśnie podrapać te złotówkowe, bo w tych 5 zł to mi się nie za często udaje wygrywać, ale w tych złotówkach jak najbardziej. Więc dajmy szansę jeszcze szybkiemu 10 na zrobienie wygranej w dzisiejszym odcinku, więc 3 takie same kwoty i wygrywamy. Mamy tutaj 10 zł, następnie 10 tysięcy, złotóweczka, 100 zł,
I 2 złote kolejny raz, więc niestety tutaj 2 razy jedna liczba się powtórzyła, właściwie jedna kwota, ale musi być 3, więc tutaj też nie wygrywamy. Udało nam się wygrać dzisiaj tylko w jednej zdrabce. No smutno, smutno troszeczkę, nie powiem. Okej, jak zwykle przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka, więc na cały odcinek wydałam 14 zł, a wygrałam tylko 2, no ale nic, liczy się dobra zabawa. Zdrapaliśmy nową zdrabkę siódemkową, sprawdziłam ją. Bardzo mi się podoba, także mogę ją Wam polecić. Dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Na dole czerwony przycisk subskrybuj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, mua, pa, pa!